Halo, halo YouTube, z tej strony MassMix i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Wiedźminem na nowiutkich modach. Standardowo... Dobra, co tu mamy? Tutaj przewinka. Wali dwie przewinkę. Ziomki, już. Komu by to przypieprzy? O, czy z Tobą mogę pogadać? Zeszam. Bywa. Z Tobą. Dobra. Chciałbym się... O, z tobą. Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś dundę. Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. 75 oreniaków. Spoko, wchodzimy. Wchodzę. Koci się tu biją, co to jest? No dobra, to jest w ogóle. Dwie walki naraz. Ekstra. No, szybko poszło. Gitara. Komu by to przypieprzyć? O, co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenu. Dobra, weźmy nalewki. Są? Weźmy naleweczki. Dobra, weźmy do karczmarza. Śpimy. A bądź. Dobra, jeszcze. Zajrzyjmy sobie do zadań. Do ceny. Potrzebujemy 6. Jadła. A mamy... Wuj. 4. Jadła. Sadła. Dobra, wyjdźmy jeszcze 2 upolować i popsniemy się do karczmara. Przespać się i rano pobiegać. Chyba, że już jest rano, nie pamiętam. Nie, to ta gitara. 3. Pieseł. Biedaczka. Ja przychodziły taki tutaj. Żeby uratować tą elfkę. Ale to może nie w te drzwi szedłem. O, no chyba to było. Cześć, nie? I brosza... A tak wygląda brosza salamandry. Ja się zastanawiałem. Trzy siwo, dobra. Przeczytamy i dostaliśmy elfy. Ekstra. Pięść mnie świeżo. Mnie zaraz innego to nasza ziemica, to nasza ziemica. Już cię tu nie ma. Dobra, zajrzyjmy sobie tutaj. Sam chętnie uda. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Nie jestem poetą.
ale potrafię poznać gruszkę, gdy ją zobaczę. Tak, tylko też Wiedźmina. Aż mnie od tej rozmowy zaczyna nachodzić ochota na owoce. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Dobra. Gdzie ich znajdę? Jest i robota. Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. No, akurat. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Ale. Nie pamiętam, czy Skarmen się gra. Skarmen się gra w pokera. Chyba nie. Obić mordy kilku bandytów idealnie. O, trójka dwójek. Na dobry początek styknie. Czwórka, dobra, pięknie, kareta jest. Chyba z nią się nie gra. 4-4. Pary, no nic. Kulik, dobra. Para jedynek, no już gorzej nie można trafić. A tam ma dwie pary, ty gdzie nie idą. Podniosę stawkę, bo teraz mam hajs. Stać mnie, co? To by go temu zabronił. O kuźwa. No i standard spier. Won. Dobra. Tutaj potrzebujemy pieseła. Dwóch piesłów. Spać mi się chce. Dobra. Elegancki. Wszystko zaraz. Naraz. Koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu hen do żony. Won! Albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta. I wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! O, nie ciebie. Na drodze salamandry, dobrze pamiętam. Ktoś za nie płaci. Poduszeczka. Tylko w tym miesiącu długie sztylety typu pogrom za symboliczne 10 orenów. A propos tych sztyletów, to jest... Wydaje mi się, że to jest a propos pogromu rybińskiego. No. Klik! Czy ty? Dobra, zjem sobie coś. To co mnie tu daje? Krowie mleko. Ale to chyba dobre. Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Ta. Spróbuj szczęścia. Brać go! Ale ziomek się telepnął.
Tak? No zobacz. Prawie mi przykro. Dobra. Był piesem zawsze. Będzie świetnie. Dobra, dawać mi. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Tak? Wydaje mi się. A i zapomniałem o broszach salamandry, ale nie ma. Pieseł. Pieseł, pieseł. Dobra, jest, jest. Piesie. Nie hałd, kolej go. Tubę. Dobra, mamy jedzenie. O kuźwa, nigdy go tu nie widziałem. Nie, ten miecz! Ciekawe. Trzeba się rano przejść, bo jest parę rzeczy. Tutaj oddać wiem. O, psie sadło. Do dentysty. W wolnej chwili, jak się nie dzieje. Ostatnio dużo, trochę więcej gram w Counter-Strike'a najnowszego. Mam okazję i standardowo oczywiście, jak chcę nagrać, jak nagrywam, nie wychodzi mi nic. O, jest Carmen na zewnątrz, dobra. Nie wychodzi mi absolutnie nic. Taką kiłę ostatni w tabeli, a ja gram osobno, wróciłem. Bez nagrywania. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawę we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co, wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty. Bywaj. I wracając do Counter-Strike'a, ostatnio właśnie graliśmy i strzeliłem pierwszego w życiu Ace'a i oczywiście standardowo nie nagrywałem.
Dobra. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. No dobra. I nowe talenciki. Ale tak, elixir. Luka 3 razy. Trzy jaski. Tak, wyjdzie. Tak. Zdamy. Tak. No dajmy 6, dobra. Kamień z tego hazardzista. Arenika się idzie. Dobra. Eliksir Luka przerazy. Ciekawe. A dobra, zajmę się szukaniem tego, co nie wiem, czasu i jest on. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego, co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. No i dobra, ja tam wróciło. To ma proszę tanio. Kupię troszkę, znajdę klientów i spiję kasę. Tam, po mojemu nie ma to jak rozbój. Rozbój? To mam jedną gadkę jak nigdy. Tutaj. Geralt, kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Jasne. Zobaczymy, ile prawdy jest w plotkach na twój temat. Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz. Partijkę pyraska. Mały strikik. Najgorszy. Mogłem podnieść. No, dawaj.
Chleb kości. Dobra. Trójka, szóstka jest zacnie. Milordzie, zacnie. Ha, dobra. Nie przesadzasz z tym, aby... Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A mam po tym klatkę jak nigdy. Żadne mi się nie uprzy. A jak się uprzy, to pewnie po pysku dostaną. Być może. Pamiętam tego. I co mam pić? Ha, nie z byle kim i nie byle co. Te merska żytnia na stole, a ja jestem Jarno Żytochlej. Dzięki. Dobra, idziemy. Jeszcze raz wpadnę tutaj, może 8 tam. Tutaj będą jeszcze. Tak, jest. Pięknie. Ktoś ty? Czego chcesz? Przyznam, że wszedłem kierowany zdrożną ciekawością. Ciekawość to źródło kłopotów. Jak mawiała moja matula, niech jej ziemia lekką będzie. A mnie ciekawi, dlaczego nosisz dwa miecze na plecach? Szukam roboty. Miecze to moje narzędzia pracy. Jesteś najemnikiem? Pewnie nieźle wam płacą. Zaiste ciekawe. Miałbym dla ciebie propozycję. Mów, o co chodzi. Wiem, gdzie znajduje się nawiedzony dom. Powiadają, że ukryto tam skarb. Zgarnąłbym wszystko dla siebie, ale wolę nie zadzierać z duchami. Wskażę ci to miejsce, pozbędziesz się duchów, a skarbem podzielimy się pół na pół. Zgoda. Doskonale. Będę tu czekał na wiadomość. Zaznaczę ten dom na twojej mapie. Bywaj. Ekstra. Dobra. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak mniej exploringu było, mnie eksplorowałem, to nie zrobiłem. Questa nawet nie wiedziałem, czy on tu jest, a teraz... Dobrze pamiętam, to tak jest. Nie wierzę własnym oczom. Kolejny naiwniak szuka skarbu. Pułapka. Mogłem się tego spodziewać. Ej, kamraci! Następny ptaszek do oskubania! Wygląda na bardziej majętnego! Żywo, do mnie! Elfią panną zajmiemy się później! Ciekawi mnie jedna rzecz. Co? Jak można być tak głupim i wynająć przeciw sobie Wiedźmina? Ty, suki syn! No. Ziom, jaki ty chory jesteś. Nie rób tego. Ekstra. O, ale żeś się... Ciąg zawinął. Dziękuję za ratunek, Vatgarn. Nic ci nie jest? Nie chcę o tym mówić. Ważne, że już ich nie ma. Te dike enterde. Słabo mówię w waszym języku. Proszę, odwiedź mnie w domu. Do zobaczenia. Vafail. Vafail. Dobra. Idziemy jeszcze tamtego ziomka. Tam wrócić, nie pamiętam, czy on tam był. No, dobra, zrobię to w wolnej chwili, a teraz chodźmy do... O, zmienili wam kolorki zbroi. Chodźmy do ogrodnika. Nie ma, już uciekam. Siemka, ziom. A wiesz, że tam standardowo. Szpitalny. Chyba lubię? Rozumiem. Prześlicznie. Bardziej. Tak, przeklikałem. Chciałem do. Srebrny. Sorry. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy?
Tak, miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie, chłop na schwał, rębajło jakich mało, tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Shani! Dobra. Powodzenia na szlaku. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś... Jejku, sadło ci chciałem oddać. Może to sobie sadło. Opowiem. Chętnie, ale... Opowiem. Chętnie, a... Co tu mam do jedzenia? Masz rybę. Mogę wracać. Jakiś... Żółty. Bardzo. Dobra. Rośnij. Aha, Jezus. Ten żołnierz grodnika to zakres luda. Ale wiem, jak zakończymy odcinek, to... Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem filmik z Wiedźmina, jeszcze nie wyszedł właśnie. I to był ten fragment tutaj, jakby właśnie szło się do płucy buta i pokazywali tutaj sposoby walki. Dość długi to był filmik, 15 minut. U płucy buta, jak można miasto poznać i tak dalej, jak się szło tam do tego gdzieś kudła, czy jak rzuca się petardami. No, trochę tego było, pamiętam, byłem nieźle się na... Nastawiłem na tą grę, która to jest nie? To jest dość genialne teksty. Najlepszy by moim przyjacielem w tym mieście. Pluć mi na ludzi i ich zasady. Chcemy jeszcze... Rekliama. A właśnie, domokrążca, nie? Czasu od razu sprzedam się i... Zobaczymy sobie to wszystko, ale na razie Zoltan. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Chivay, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan? Jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów? Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne. W okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej 4 zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otworem. Muszę więc pokonać 4 zawodowych pokerzystów. Betka. Pokonałem. Dobra. Wal... Coś jeszcze... O. Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda?
Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Sądzisz, że... Sądzę, że... Dzięki. Wal... Dobra. Jest mój dentysta. No dobrze, to idziemy ładnie zakończyć oplotkara. Nie mam jeszcze nic do ciebie. Staruszka. Idziemy ładnie zakończyć. Tu? Zakończyć ten odcinek. Idziemy w osobistym stylu. Bardzo dobrze, że się kopię. Kedmil Vatgarn. Witaj. Niestety niezbyt dobrze władam starszą mową. Wiele tracisz, Biały Wilku. Wasz język w porównaniu do starszej mowy jest niczym kamienny toporek przy pięknej wiroledance. Nie złożysz nim palestry ani parady księżycowej. Mogłabyś mnie uczyć? Na naukę potrzeba czasu. Młody umysł może opanować nasz język w kilka lat. Jednakże, aby składać palestry... Jakiś czas temu straciłem pamięć. Być może kiedyś znałem wasz język. Jeśli tak, istnieje duża szansa, że nie będziesz się musiał uczyć od nowa. Przemówię do ciebie w języku elfów. Wierzę, że zrozumiesz. Spróbujmy. Esea Fenewet. Jesteś słonecznikiem, to tak sobie... Jesteś Fenewet. Dziecko słońca. Fene znaczy słońce. Wet to dziecko. Mekeme Evonport Anguenelen. Przybywasz nad rzeki, a bez trochę motyw wyśmiesz pod mostem. Ty przybywasz z nad rzeki alabastrowych mostów. Enkamin, Abethme Gwimble. Masz rację. Mam wyjść, Gwimble lubi wyjść, mam dość. Masz rację. Enkamin, maleńko miłości, czas końca, Ted Deiret. Abeth. Cicak, cicak. No dobrze, ale no tak zakończymy. Umie. Tak zakończymy spacer w sumie. Po zimie, bo w sumie tak to można nazwać, jeszcze nawet połowy nie zwiedziliśmy. Także zapraszam oczywiście na stronę lubiegrać.pl jak najbardziej, jeśli obejrzeliście filmik, oceńcie go. Także dziękuję i trzymaj się na YouTubie. Na razie, cześć!